kolejka, słuchajcie, idziemy właśnie do miasteczka, które nazywa się Leavenworth. To jest takie świąteczne miasteczko. Ono jest niemieckie, ma wystrój taki bardzo niemiecki, ale niemiecki taki wystrój świąteczny troszeczkę. Dlatego jest miasteczkiem świątecznym. Tak, jedziemy do tego miasteczka świątecznego. Trochę późno wyjechałyśmy ze Seattle. Jedziemy razem z naszymi koleżankami Meksykankami. One nie wiedzą, że nagrywam teraz. Jest godzina 5, robi się ciemno, a mam jeszcze pół godziny, żeby tam dojechać. Kolejna rzecz, nasza koleżanka Paulina po raz pierwszy widziała śnieg, więc to była najlepsza rzecz w ogóle, żeby zobaczyć osobę, która nigdy w życiu śniegu nie widziała. Jeszcze go nie dotknęła, więc na pewno nagram, jak dotyka i zobaczycie też reakcję. Ona się podekscytowana pytała, czy może powiedzieć. Tak, proszę. Jedziemy, chciałam wam tylko pokazać, że szyba zaczyna zamarzać, jest tak zimno i przed nami, nie dość, że nie mamy zasięgu, więc jak coś nam się stało, nie mamy tylko zadzwonić, to jeszcze 29 minut drogi przed nami. No mapa pokazałam, po prostu wiemy, żeby jechać wzdłuż linii, ale szaleństwo, tak więc rada na przyszłość, jeżeli chcecie wyjechać do Leavenworth, nawet jeżeli chcecie zobaczyć świąteczne lampki, ogólnie noc, wyjedźcie jak najwcześniej, ponieważ naprawdę pomału już robi się strasznie. Naprawdę. Black Point! No, jak zakopane. Dojechałyśmy do Leavenworth. Tak? Tak, i jak widać, jest prześlicznie! Idziemy zwiedzać. It's cold. Yes. Yeah. Oh, my właśnie podjechałyśmy na parking, żeby Paulina, ta dziewczyna z Meksyku, ta dotknęła śniegu po raz pierwszy w życiu, więc idziemy! Podobno to jest bałwan. Well, let's say.